Dzień dobry Państwu. Witam Pana Wójta Skarbnika, Państwa Radnych. Otwieram 19. sesję Rady Gminy Miedzin. Stwierdzam kworum. Stan Rady 15, obecnie 15. Proponuję następujący porządek dzisiejszych obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku dziennego obrad. W punkcie trzecim, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czwarty punkt, informacja wójta na temat pracy między sesjami. Piąty, podjęcie uchwał. Projekt uchwały numer 1 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Pisarzowicach. Projekt uchwały numer 2 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miedzina. Projekt uchwały numer 3 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Miedzina. Projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania nazwy ulicy Wodna w miejscowości Mrożnik. Projekt uchwały nr 5 w sprawie nadania nazwy ulicy Wakacyjna w miejscowości Wojnowicy. Projekt uchwały nr 6 w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na razie nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kadłub w gminie Miękinia, część B. Projekt uchwały nr 8 w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej z równoczesnym odstąpieniem od obowiązku przedtargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały nr 10 w sprawie podziału gminy Miękinia na stałe obwody i głosowania. Projekt uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi Krystyny Kosińskiej na działalność wójta gminy Miękinia. Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia. Projekt uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia. Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres jednego roku kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą. Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały nr 12 łamane przez 111 przez 11 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym Błoniem gminie Miękinia. Projekt uchwały nr 15 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Krystyny Kosińskiej na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękinie. Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków. Projekt uchwały nr 17 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miękinia w drodze bezprzetargowej. Punkt 6. Wnioski i zapytania. 7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. Kto z radnych zgłasza uwagi do przedstawionego porządku dzisiejszych obrad? Skoro nie widzę uwag, proszę bardzo, kto jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszych obrad. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do oglądu w biurze Rady. Czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu? Proszę bardzo. Nie widzę. Proszę więc o przyjęcie protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, protokół poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja wójta na temat prac między sesjami. Państwo otrzymali w formie pisemnej. W
Proszę bardzo, otwieram dyskusję w temacie przedłużonej informacji. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowna rado, chciałbym uzupełnić tą informację, co została państwu przekazana o dwie rzeczy dotyczące miejscowości Wilkrzyn. Były ogłoszone dwa przetargi, między innymi jeden przetarg na boisko trawiaste, drugi na zespół boisk, tak zwany Orlik, na zespół boisk tak zwanego Orlika wpłynęło 10 ofert, najtańsza była 1 090 000, niecał 1 100 000 i przetarg został zatwierdzony wczoraj, rozesłałem informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i myślę, że firmy mają 7 dni na ewentualne uwagi i będziemy mogli później podpisać umowę na Orlika. Jak się nie mylę, do 15 października jest termin wykonania tego zespołu boisk, tak zwany Orlik. Proszę państwa, drugi przetarg był na boisko trawiaste i tam były 4 firmy i rozpiętość od 460 000 do 850. Bo przy pierwszym w zasadzie wszystkie firmy się wstrzeliły od 1 100 000 do 1 350 000, czyli praktycznie idealnie tutaj. Proszę państwa, po przeanalizowaniu całości dokumentacji stwierdziłem, że lepiej się wycofać z tego przetargu, żeby nie opłaca nam się budować boisko w tej miejscowości, czy w ogóle gminę, żeby boisko było pod ekstraklasę, czy pod pierwszą ligę, bo same materiały geowłóknina wyniosłyby ponad 300 000. Wycofaliśmy się, jest robiona dokumentacja uproszczona na to boisko i będzie, myślę, że też do 15 października, do 30 boisko fizycznie wykonane, bo jak liczyliśmy, to góra 100 000 może być boisko i będzie kompleks boisk w Wilkrzynie. Tyle chciałem państwu uzupełnić o informację, co już mówiłem na komisjach, ale nie wszyscy wiedzą z tej strony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, radny. Panie wójcie, ja mam pytanie odnośnie przetargów, które nie udały się. Może tutaj zostały popełnione jakieś błędy, że te przetargi że brak było oferentów, może w zbyt małym zakresie zostało to rozpropagowane w mediach. Proszę powiedzieć, jak to wygląda. A o których pan przetargach mówi dotyczących mediów, czy... Chodzi mi mówię o sprzedaż nieruchomości, czyli Brzina, Mrozów, tak jak to wygląda. A, proszę państwa, powiem tak. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje pewien tryb informacji o sprzedaży nieruchomości. Po pierwsze, sam zamiar sprzedaży nieruchomości, są inny jest tryb postępowania z nieruchomościami do 100 000 euro, czyli tak obrazowo 400 000 netto, inny powyżej 100 000 euro. Sprzedaż nieruchomości do 100 000 euro jest taka uproszczona. Na stronie internetowej i na środkach nie tyle masowego przekazu, ale w gazecie o zasięgu regionalnym. My przeważnie albo w gazecie tej dawnej robotniczej, czyli wrocławskiej, albo w gazecie wyborczej ogłaszamy i plus na naszej stronie internetowej taki jest wymóg. Powyżej 100 000 euro to musi być, nie dość, że są wydłużone terminy tych wykazów, gdzie termin wykazu jest dwumiesięczny, nie miesięczny, musi być ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. Tylko że proszę państwa, ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym dużo kosztuje, to proszę wziąć w dzienniku takim ogólnopolskim, gdzie w Bydgoszczy czy na Wrocławiu, załóżmy, ktoś dostaje tą informację. Tylko że proszę państwa, proszę wziąć to pod uwagę, że mamy ostatnio
Widzicie Państwo, nie żyjemy w próżni. Jest na rynku nieruchomości bezda. Proszę zobaczyć, ile osób ma trudności ze spłaceniem kredytu. Proszę zobaczyć, jak spadły ceny działek. Po ile dawno, że mamy? Proszę przyjechać tak przez gminę i zobaczyć, ile na płotach jest ogłoszeń. Sprzedam działkę, sprzedam działkę, sprzedam działkę, sprzedam działkę. Teraz zrobił się rynek nabywcy, nie sprzedawcy. Proszę Państwa, skończyły się czasy, że ludzie weekendy to nie zamykały się, czyli czy do sołtysów, czy do ogłoszenia, tak chciano. Jest bez. Zgoda, można dać więcej na ogłoszenia, ale proszę Państwa, żebyśmy nie doszli do pewnej paranoi, że więcej pieniędzy przeznaczymy na informacje, na promocje niż uzyskamy. Robimy to, co prawo nam nakazuje. To nie jest tak jak, nie wiem czy Państwo się widzieliście, środki masowego przekazu, co było z tego czasu w gminie Oleśnica, że sprzedawano działki, nigdzie nie informowano ani w gazecie, ani na stronie internetowej, a na stronę internetową post factum zamieszczano. Proszę Państwa, przecież to jest nośnik informatyczny. Każdy wśród rozwinięty informatyk to wyłapie, kiedy wprowadzono dane, zostają dane wszystkie, ale ja to mówię tylko o pewnej patologii. Ja uważam, że te działania, które zostały podjęte, podjęli to, co prawo nam nakazuje. Zna Pan lepsze sposoby, proszę zgłosić, rozważymy, czy tak jak Pan mówi, przyniesie efekt. Staram się Państwu przedstawić obiektywnie tę sytuację. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Nie Pan mówi interesować, bo to czy w mediach wrocławskich było to rozpropagowane. Jeżeli tak, to nie wiem. Proszę Państwa, zbiegło się teraz tak, że Pani Ela Ryba jest w Wilkrzynie na okazanie granic tak drogą pod lasem, bo wytyczyliśmy tam drogę, część osób kwestionuje, że weszliśmy. Panie Radny, czy Panu, czy Komisji Rewizyjnej służę informacją, każda sprzedaż ma własną teczkę, zapraszam po sesji, zobaczy Pan, jaki jest. Jest na pewno, jak nie Gazeta Wrocławska, to Gazeta Wyborcza, jest ogłoszenie o sprzedaży każdej nieruchomości. Nie dajemy do naszej lokalnej tu Ekspres Śledzki, bo proszę Państwa, rynek śledzki jest mały. We Wrocławiu ogłoszenie spełnia, że więcej osób potencjalnie jest. Daje, tu bym powiedział źle, bo głowę ma się jedną, to dawać głowę za... Mam pisze, padło podziergane ten dzisiaj to... Kod był szyszny, obco. Myślałem, że kocica jakby. Lata nie, to przekonam się, że jednak... Panie radny, taki młody człowiek i pan depresjonuje się. Teraz, przepraszam, wracajmy do sedna sprawy. Proszę Państwa, daję gwarancję, że przy każdym ogłoszeniu jest w prasie. Zapraszam, albo prostą rzecz, Pani Ireno, proszę zadzwonić, nie ma Pani Eli, załóżmy, którą działkę, tu w wykazie, przecież jest teczka, przyniesie teczkę i w ten czas Pan radny zapozna się. Nie wierzę na słowo. Ja to proszę Państwa, można sprawdzić. Dziękuję, proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie informacji? Skoro nie ma, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał. Projekt uchwały numer 1 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Pisarzowicach. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Proszę bardzo przewodniczący komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Makselewicz. Opinia pozytywna. Pan Wigilij Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Wiktor Konarski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tego projektu.
Proszę o ich przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy Lipnia jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 2 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipnia. Projekt również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji Roboczych. Proszę przewodniczącej komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Dominik Marcelewicz. Opinia pozytywna. Pan Wigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 3 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miętynia. Projekt również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczącą komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Wiedzę Marcelewicz. Opinia pozytywna. Pan Wigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję w temacie uchwały. Jeżeli nie ma uwag, proszę bardzo o jej przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 3? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 4 w sprawie nadania nazwy ulicy Wodna w miejscowości Rozów. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Andrzej Marcelewicz. Opinia pozytywna. Pan Wójt Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo więc o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 5 w sprawie nadania nazwy ulicy Wakacyjna w miejscowości Wojownice. Projekt również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Angielik Marcelewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 6 w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Projekt również był tematem dyskusji na poszczególnych posiedzeniach komisji. Proszę bardzo przewodniczący komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Proszę bardzo, pan Eugeniusz Marcelewicz. Opinia pozytywna. Pan Wigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kadłub w gminie Miętynia, część B. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczący komisji o opinię do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Marcelewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Jeżeli nie ma uwag do projektu, proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 8 w sprawie oddania dzierżawy na czas nieoznaczonej części nieruchomości gruntowej z równoczesnym odstąpieniem co do od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt był przedmiotem posiedzeń komisji. Proszę bardzo przewodniczących komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Wiesław Macielewicz. Opinia pozytywna. Pan Wiesław Makowski. Opinia pozytywna. Pan Wiesław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 9 w sprawie podziału gminy Gmina na stałe obwody głosowania. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji. Proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Macielewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łachowski. Opinia pozytywna. Pan Wojciech Kornalski. Opinia pozytywna. Panie Przewodniczący. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, szanowne komisje obradowały nad uchwałą, gdzie w czwórce w obwodzie głosowania było sołectwo Lutynia, Radakowice i Wróblowice. A dokonaliśmy takiej korekty, że w ósemce daliśmy sołectwo Gałów, Zakrzyce, Łowęcice, Wróblowice. Żeby te obwody głosowania były zbliżone, około 1500 osób w tych obwodach głosowało. To jest tylko taka jedyna zmiana techniczna. I my na ostatniej komisji chyba budżetowej Państwu już to sygnalizowaliśmy, a pozostałe komisje chyba na tej rolnictwa oświatowej sygnalizowałem, że może być z Wróblowicami taka rzecz. To nie jest nic związane z, bo i tak Wróblowice będą głosować czy w czwórce, czy ósemce by głosowały, bo tam będzie połączony okręg z dwóch miejscowości. Błonie będą głosować w Miękini, a Wróblowice w Lutyni, więc to jest inna rzecz. Tylko chodziło nam o to, żeby praca komisji w jednym miejscu, w komisji obwodowej numer 4, tak samo była komisja obciążona pracą jak w numerze 8, czyli obwodowej numer 8, czyli około po 1500 osób, przepraszam, nie osób, wyborców będzie w tych obejmowało ten obwód głosowania. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej uwag, proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi Krystyny Kosińskiej na działalność wójta gminy Miękiny. Projekt również był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji wyborczych. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Macielewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łachowski. Opinia pozytywna. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Nie ma uwag do projektu uchwały. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia. Projekt również był na posiedzeniach poszczególnych komisji roboczych. Proszę bardzo przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Eugeniusz Macielewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łachowski. Opinia pozytywna. Pan Wiesław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
projekt uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Radny Makselewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie uchwały. Nie widzę uwag. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęcie uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres jednego roku kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą. Projekt również był własną dyskusji na posiedzeniu Komisji Roboczej. Proszę bardzo przewodniczący komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Adrian Maksylewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę państwa, przepraszam, panie przewodniczący, szanowna rado. Wpłynął wczoraj wniosek pani Moniki Makary o, żebym zmienił treść uchwały i dał na czas nieoznaczony. Proszę państwa, informuję państwa, że taki wniosek jest. Nadal, proszę państwa, wytłumaczę taką rzecz. Na czas nieoznaczony, jeżeli jest umowa tam jedna, to w każdej chwili można umowę zerwać. Jest umowa na czas oznaczony, to ma, jest jakby mocniejsza. Jeżeli byśmy na przykład wstawili na 20 lat, to ją ciężko jest taką umowę unieważnić. Dajemy na rok czasu, proszę państwa, gdyż to jest zaszłość, którą ja jako będąc wójt nigdy bym nie zgodził się w tym miejscu na sklep, prowadzenie sklepu jeszcze bez parkingu, bez takich podstawowych rzeczy, jakie teraz każdy sklep powinien posiadać. I rok czasu dajemy dlatego, jest taka moja propozycja, myślę, że szanowna rada to zaakceptuje, żeby pani mogła podjąć kroki w celu zmienienia miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. Mam tam chyba 100 czy 150 podpisów mówiących o tym, że sklep został. Ale proszę państwa, to jest własność gminy, ten grunt. Po pierwsze, na dzień dzisiejszy jest na sklep jest przy boisku sportowym. Tereny sportowe wykluczają sprzedaż alkoholu. Ale nie chcemy z dnia na dzień tej działalności gospodarczej likwidować. My nie likwidujemy. Nam służy tylko możliwość umowy takiej i takiej. Uważam, że ta roczna umowa jest pewnym kompromisem między działalnością gospodarczą, funkcjonowaniem sklepu. Zresztą kto jeździ, widzi w jakim to miejscu sklep i całe otoczenie tego sklepu. I chciałem tyle tylko uzupełnić. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej uwag, proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 13? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany uchwały nr 12 przez 111 łamane przez 11 dnia 28 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w obrębie geodezyjnym w Łonie gminy Miękinia. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji. Proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Zbigniew Makselewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie tej uchwały. Jeżeli nie ma uwag co do projektu uchwały, proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 15 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Krystyny Kusińskiej na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Klin. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. Proszę bardzo przewodniczących komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Pan Rzeczyny Macylewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie uchwały. Nie ma uwag do projektu uchwały. Proszę bardzo o jej przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków. Projekt był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji. Proszę bardzo przewodniczący komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Pan Adrian Maksylewicz. Opinia pozytywna. Pan Zbigniew Łakowski. Opinia pozytywna. Pan Mieczysław Kornalski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie uchwały. Pan Skarbnik, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni. Począwszy od pierwszej komisji stałej, na której my przedstawiamy powyższy projekt, do dnia dzisiejszego nastąpiły pewne zmiany. Rozszerzył się zakres podejmowanych zmian w odniesieniu do strony dochodów, jak również strony wydatków. I tak, na dzień dzisiejszy, dlatego zechcę jeszcze raz zreferować Państwu. Staje się tak, że na wczorajszej komisji o wszystkich tych sprawach mówiłem, ale dwie poprzednie nie do końca, to znaczy nie do końca, nie w pełnej treści poznały ten projekt. Jeżeli chodzi o stronę dochodów, wprowadzamy 30 tysięcy złotych jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup łodzi aluminiowej z silnikiem zaburtowym na przyczepie podłodziowej dla OSP Lutynia. Powyższa dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będzie wsparta kwotą jeszcze 20 tysięcy z centralnego OSP z Warszawy i zarządu głównego OSP z Warszawy i 10,5 tysiącami w ramach przeniesień między wydatkami w OSP. W sumie za kwotę 60 500 zł zostanie ta łódź zakupiona. Będzie ona służyć OSP w sytuacjach kryzysowych związanych z potencjalnymi odpukać powodziami czy występowaniem wód ścieków płynących czy również stojących. Również wprowadzamy 1380 zł. Jest to dotacja z PFRON-u na realizację projektu socjalnego dla reform po uśmiech. Ten projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękinie. Kwota 10 tysięcy zł. Jest to przesunięcie między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej związane z tym, iż 10 tysięcy na dzień dzisiejszy już wpłynęło. Ono służy dofinansowaniu realizowanego zajęć profilaktycznych ze środków funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych nauka pływania dla uczniów z gminy Miękinia. On początkowo był klasyfikowany właśnie w tym rozdziale 851-54 przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki dalej będą tu realizowane, natomiast ze względu na to, że dysponentem jest minister finansów i on wskazuje, gdzie należy przyjąć te dochody, musimy przenieść z jednej podziałki na drugą podziałkę. To jest takie kosmetyczne działanie. Po stronie zmniejszeń dochodu znalazła się kwota 204 tysiące. O tym pan Wójt dzisiaj nie był wspominany, ale wczoraj była mowa na komisji.
Pan Budy szerzej to uzupełni, ale o co tu chodzi? My przewidywaliśmy do realizacji w bieżącym roku budowę drogi transportu rolnego Wilczyn-Miłoszyn. W związku ze zmianą, że tak powiem, przebiegu tej drogi i dalej toczącymi się pracami jest nierealne wykonanie w bieżącym roku tego zadania i to dofinansowanie 204 tysiące zmniejszamy ze strony dochodów. Będą prowadzone rozmowy, w zasadzie już są prowadzone rozmowy z województwem w temacie przeniesienia tego zadania na przyszły rok. Szczegółowo pan burmistrz jeszcze uzupełni. Następnie przechodzimy do wydatków, czyli z jednej strony mamy zmniejszenie dochodów 214 tysięcy i zwiększenie dochodów na kwotę 41 380 zł. Natomiast zwiększenie wydatków jest w kwocie 799 980. Co na to się składa? Na wniosek Wydziału Inwestycyjnego zwiększamy takie pozycje w planie budżetu jak remonty przepustów i rowów przydrożnych o 45 tysięcy zł, prace w zakresie PT dróg gminnych o 40 tysięcy zł. Wprowadzamy jako nowe zadanie, ale wynikające z konieczności dokończenia prac infrastrukturalnych wokół powstającego obiektu w Pisarzowicach, jest to hala sportowa, szkoła i żłobek i przedszkole, na budowę drogi dojazdowej do przedszkola publicznego w Pisarzowicach. Tam po części pieniądze się w tamtym zadaniu znajdowały, ale niemniej jednak dotyczy to będzie droga publiczna, gminna, dlatego wyłączamy ją i wprowadzamy do działu związanego z transportem i łącznością, a dokładnie rozdział 616 dotyczący, czyli to jest te 440 tysięcy, przy czym 400 związane z drogą, a 40 tysięcy z pracami w zakresie PT. Są to drogi gminne. Ponadto w związku z licznymi podziałami i pracami projektowymi takie zadanie dotyczące wypisów i wyrysów oraz zakupu map dla nieruchomości gminnych w kwocie 15 tysięcy zwiększamy. Plany zagospodarowania przestrzennego to jest ta pozycja. Idąc dalej, w zakresie administracji publicznej te 5 tysięcy, w paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, są to wszystkie te wydatki związane z prowadzonymi windykacjami zaległości. Plan okazuje się w stosunku do tych wydatków, które na chwilę dzisiejszą podnieśliśmy, będzie za mały, stąd też profilaktycznie zwiększamy o 5 tysięcy w celu zabezpieczenia tych kosztów. Następnie te 40 500 to na nie się składa te 30 tysięcy dotacji i 10,5 tysięcy środków własnych w ramach przesunięć, a dotyczy właśnie przekazania tej kwoty w formie dotacji do LSP w Lutynie na zakup tej łodzi. Do tego zostanie bezpośrednio już na OSP z zarządu głównego OSP przekazana kwota 20 tysięcy złotych. 3100 zł wynika z potrzeby zwiększenia zadania dotyczących dotacji dla gmin w związku z uczestnictwem do przedszkoli w terenie dzieci z gminy Miękinia. Otrzymaliśmy informację, że do przedszkola w Kobierzycach z miejscowości Wielkostów jest dziecko dowodzone i musimy pokryć koszty, a dokładnie to jest punkt przedszkolny, bo jak Państwo widzicie, jest to w rozdziale 801.06 inne formy wychowania przedszkolnego i te 3100 zł ma zabezpieczyć te dzieci. O
realizacji projektu socjalnego Galopem po uśmiech Państwu mówiłem, stąd też te dwie pozycje dają nam 1380 zł, są to te środki patronowskie, które otrzymaliśmy. Dalej w kulturze fizycznej i sporcie te 250 tysięcy to również na dwóch komisjach mówiłem, skąd one się wzięły. Budowa sali sportowej, zapraszam socjalną infrastrukturę towarzyszącą miejsca w szkolnych i sadzownicach. Nie znaczy to, że to zadanie więcej o tyle kosztuje, tylko ono wynika z faktu, że przyjmując do planu budżetu musieliśmy zabezpieczyć środki na wykup wierzytelności, bo realizujemy to zadanie poprzez faktoring, czyli bank płaci wykonawcy, a my mieliśmy do roku 2018 wykupić te wszystkie wierzytelności od banku, a tym samym jeżeli byśmy to na przykład zadanie finansowali z kredytu, to byśmy musieli to ujmować w długu. Na chwilę obecną i tak musimy to ujmować w długu ze względu na zmianę rozporządzenia ministra finansów, która od roku 2011 tego typu wydatki każe kwalifikować do jako wydatki związane z długiem. Ale składając do PROW-u wniosek, musimy udokumentować, że my dokonaliśmy fizycznie tych wydatków, czyli wykupić te wierzytelności. Te wierzytelności były w wysokości 3 milionów złotych, żeby otrzymać 500 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, w trakcie roku okazało się, że zostaliśmy zakwalifikowani do bazy sportowej, co daje nam możliwość, dolnośląskiej bazy sportowej przez Urząd Marszałkowski, co daje nam możliwość starania się o dodatkowe środki w wysokości 500 tysięcy złotych w Ministerstwie Sportu. I tam również składamy wniosek, tylko są inne zasady i tam musimy udokumentować, żeby otrzymać te dodatkowe 500 tysięcy złotych, że mamy 3 miliony 700 wykupu. I to powoduje, że na chwilę obecną mamy tam deficyt na tym zadaniu, po prostu więcej w tym roku musimy wykupić niż zakładaliśmy. Stąd też w latach następnych 2013-2018 o te 250 tysięcy będzie wykup zmniejszony. Stąd też budowa sali sportowej zapleczem na to zadanie, żeby ten wykup wykonać dodatkowo 250 tysięcy zwiększamy. Zmniejszenia wydatków. To, co Państwu mówiłem, wnioskował Wydział Inwestycyjny o zwiększenia, on wskazał na jakich zadaniach zmniejszyć wydatki, aby móc zaspokoić potrzeby tamte. I tak, wskazał 85 tysięcy naprawa dróg gminnych, 5 tysięcy pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i 10 tysięcy pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ale zakup usług. Tam to dotyczyło zakupu materiałów. I tu Państwo macie tą kwotę zbiorczo w całym rozdziale, jest to w całym dziale jest to 707 100. Tu są te paragrafy 5, 85 i 10, w sumie 100 tysięcy, które zostają przesunięte tam o tym, co Państwu mówiłem wcześniej. Natomiast te 607 100 to jest ta droga Wilkrzyn, o której tam więcej powiem, Miłoszyn. Skoro z dochodów zdjęliśmy, nie będziemy realizować, możemy te środki przenieść w inne miejsce. 10,5 tysiąca w strażach to jest te właśnie, gdzie zmniejszamy zakup usług remontowych, a przenosimy na zakup łodzi. I 255 tysięcy złotych. I są to środki o tym, co Pan Wójt dzisiaj już mówił, gdzie został przetarg unieważniony, tam było zabezpieczone w sumie 500 tysięcy złotych. W tej chwili te 255 tysięcy właśnie trafia na, jako 250 na tutaj na wykup tych wierzytelności.
Suma summarum, wielkość deficytu nie ulega zmianie, bo strona dochodów i wydatków zmiany w tym zakresie się równoważą. Do uchwały dołączone są załączniki dotyczące szczegółowej pokazania zmian w szczegółowości do klasyfikacji budżetowej. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, ten załącznik musi towarzyszyć ze względu na to, że jak Państwo zauważyliście, dotacja dla OSP tu była wykazana, jak również dotacja dla innych gmin w związku z tym dzieckiem uczęszczającym do przedszkola. No, wykaz zadań majątkowych w załączniku 3 i ten dodatkowy załącznik do załącznika numer 3, który pokazuje, jakich zadań majątkowych dotyczyły zmiany na dzień dzisiejszy. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, wnoszę o przyjęcie powyższego projektu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan minister. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Rado, czy można zmienić załącznik na Google, żebyś mógł czym pokazać? Proszę Państwa, dlaczego dokonaliśmy takiej korekty, bo mamy podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, że mamy dotację do drogi transportu wiejskiego, czy nie mylę, o długości 2 km 200 metrów od ulicy Głównej do miejscowości Miłosz. Tak obrazowo, kto zna miejscowość Wilczyn, to koło cmentarza przez przejazd kolejowy. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej okazało się, że Wilczyn jako jedna z nielicznych miejscowości gminy Miękinia nie ma odnowionej granicy. Okazało się, że droga miejscami ma 2,5-3,5 metra. Zaczęliśmy prowadzić negocjacje z właścicielami gruntów tutaj położonych o kwestia wykupu. I nasze w zasadzie rozmijały się moje negocjacje, co ile możemy dać, państwa tamtych właścicieli ile chcą uzyskać. I w pewnym momencie do pana Rymy powiedziałem: Bronek, a przecież są dwie drogi prowadzące do Miłosza, panie radny, bliżej Wrocławia. Ja mówię, przecież ta droga ze względów interesów gminnych jest lepsza. I proszę zobaczyć, na granicy miasta jest droga prowadząca, która docelowo może spełnić dla gminy szereg nowych, uzupełni interes. Okazało się, że przebieg tej drogi ze względów gospodarczych i społecznych jest lepszy niż tamten. I proszę Państwa, ta droga prowadzi, proszę bardzo, tu między tym zadrzewieniem, takim nasypem, tu, dobrze pokazuję? Dobrze. To o, tu jest przejazd kolejowy i tu między tymi polami, proszę Państwa, ona jest dłuższa około 450-500 metrów, ale proszę cofnąć i ona spełni takie kryterium. Jeszcze dodatkowo obsłuży, tu już jest Zakład Usług Komunalnych, przetarg ogłosił, jest wybrana firma, która stację rzutową ścieków do Janówka. Tu będzie prowadzone do Janówka kolektor i tu będzie 600 metrów w granicach gminy kolektora i stacja rzutowa i jednocześnie tutaj połączymy z drogą polną docelowo, a tu pod stację kolejową, nie pod stację, tak, dobrze mówię osobowo, proszę Państwa. Więc
i drogę będziemy na jednej pieczeni, na jednym ogniu kilka pieczeni będziemy mogli upiec. I wyszła taka sprawa, że ta droga też jest wąska, ale na nasze szczęście to są grunty agencyjne, Agencji Nieruchomości Rolnej. Teraz byłem u pana dyrektora, pan dyrektor mi wstępnie zatwierdził projekt podziału, bo tu okazuje się, gdzie ten nasyp, co wszyscy, jak wiecie, jedziecie, jest taka wąska kiszka 16-18 metrów drogi, taka prowadzi aż do tego lasku działka agencyjna, więc stwierdziła agencja, że lepiej tu je wydzielać, tylko dalej, gdyż co oni zrobią z kiszką, która ani nikt nie pobuduje się, ani nikt nie kupi, więc tu otrzymamy. Jak państwo widzieliście nasze studium, to tu prowadzi również docelowo droga będąca obwodnicą Wilkrzyna, drogi wojewódzkiej. Więc my staramy tu, na tym odcinku, wstępne takie, żeby chociaż 5 metrów było asfaltu dotąd. Więc jeżeli dojdzie do realizacji województwa, to już będzie droga spełniała te kryteria. Więc proszę państwa, sprawy formalne związane z podziałami z racji tego, że zmienią się prace projektowe. Wyszła taka rzecz, że do końca czerwca fizycznie nie bylibyśmy w stanie ogłosić przetargu na tą drogę, więc podjęliśmy taką, nie inną decyzję. Ja uważam, że to jest decyzja racjonalna, bo również trzeba patrzeć na interesy gminy od strony. Jest pan Belka, tam dokonuje podziałów. Myślę, że jak mu w starostwie postarają się, to w przyszłym tygodniu otrzyma wszystkie materiały. Będziemy mogli na oryginalnych dokumentach złożyć do agencji ostateczne zatwierdzenie projektu podziału. Teraz mapa do celów projektowych, już jak Bóg przekazał, będzie projekt pozwolenia na budowę. Jak nie będzie gorzej niż jest, to w przyszłym roku fizycznie by się zrobiło. Dziękuję. A proszę państwa, wracając do drogi jeszcze tamtej przy sali szkolnej. My mieliśmy w innym jakby paragrafie zadanie, pan skarbnik przesunął, a z racji tego, że wstępnie ta droga ma mieć około 1600 metrów kwadratowych, będzie wyłożona kostką na całej długości około 310 tysięcy jest netto wartość kosztorysowa, zobaczymy ile w przetargu będzie. I żebyście państwo już wiedzieli, że później do mnie ludzie nie latali. Tam będzie ruch jednokierunkowy, bo ona nie będziemy wykupywać od ludzi gruntów, nie wiadomo za jakie pieniądze. Ona obsłuży ten teren, będąc drogą jednokierunkową. I myślę, że policja przez pewien okres będzie miała troszeczkę do działania, bo nasi ludzie nie patrzą na znaki, będą jeździć pod prąd czy inne rzeczy. Ma spełnić kryterium, rozładować korek, nikt tam nie będzie zastawiał, ustawiony znaki, to jest zakaz. Ona będzie około 3 metrów miała i powtarzam, będzie jednokierunkowa. Myślę, że w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg, bo kończą się prace projektowe. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Skoro nie ma więcej uwag, proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 16? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Projekt uchwały nr 17 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Wilkinia w drodze bezprzetargowej. Projekt również był omawiany na posiedzeniu poszczególnych komisji. Proszę bardzo przewodniczących komisji o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Proszę bardzo pan Eugeniusz Mocylewicz. Opinia pozytywna. Iwnia Łakowski. Nie był omawiany. Pan minister Kornacki. Na komisji rolnictwa nie było przedstawione uchwały nr 17. Nie do omówienia. Otwieram dyskusję w temacie projektu uchwały nr 17. Panie Przewodniczący, chciałbym sprostować, sygnalizowałem o tej uchwały fizycznej nie była, sygnalizowałem, że będzie prowadzona
Nawet wydałem polecenie, pani Irena może poświadczyć, że nakazałem pani Elmi Rybie sporządzenie projektu tej uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze... A jeszcze chciałbym wobec tego, przepraszam panie przewodniczący, chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Proszę państwa, ci, którym nie tłumaczę tą sprawę, ta działka wchodzi w integralną część kliniką. Ona już jest w zasadzie zagospodarowana, gdyż na niej jest parking. I tylko to jest uregulowanie stanu posiadania. Ona, jak się nie mylę, nie ma tam 180 metrów. Proszę państwa, to jest ten rów, o, żeby być obrazem, 128, ta działka ma 128 przez 4 numer w błonie, 218 metrów kwadratowych. Ona w planie jest, mimo że my tam jeszcze raz zmieniamy plan, ale w planie jest pod budowę, więc to będzie tak wycenione jak pod przemysł, biegły wyceny i wówczas sprzedamy firmie kliniką, gdyż proszę państwa, nawet uzyskając pozwolenie na budowę swego czasu na ten parking, gmina musiała wyrazić zgodę, a tak będzie jeden właściciel właśnie podatek. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Czy pan jeszcze będzie uwagi? Skoro nie ma więcej uwag, proszę bardzo, że głosowanie jest za przyjęciem uchwały nr 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 6. Wnioski i zapytania radnych. Przypominam również o możliwości pisemnego składania. Następnie poproszę o chwilę uwagi. Z biura poselskiego wpłynęło pismo na moje ręce. Chciałbym to państwu odczytać. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rzek Dolny, 16 maja 2010 rok, 12 rok, przewodniczący Rady Gminy Linkina, Rady Gminy Linkina. Minęło już 22 lata od czasu reaktywowania samorządu terytorialnego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samorządowców dla wspólnot lokalnych okres ten stał się epoką rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ponad 20 lat funkcjonowania samorządu to nie tylko nowe prawo, inwestycje czy struktury. To także zmiany sposobu myślenia, mentalności. Samorząd zmienił oblicze tej ziemi, na której żyją dziś obywatele świadomi swoich praw i obowiązków. Z okazji Dnia Samorządowca proszę przyjąć gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności. Osobom piastującym stanowisko rady życzę satysfakcji i poczucia dobrze spełnionej misji, do której zostali wybrani przez swoich mieszkańców. Życzę państwu, aby wasze wysiłki i starania były zawsze zauważalne i doceniane przez waszych mieszkańców. Przyjmijcie, szanowni państwo, życzenia pomyślności, zdrowia, przede wszystkim satysfakcji z pracy. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Harman. Proszę bardzo, otwieram punkt 6 wniosku zapytania. Proszę bardzo, panie marszałku. Wróćmy, panie przewodniczący, szanowni zebrani. Mam pytanie do pana wójta na poziomie sesji zgłaszania tutaj do mieszkańców Łąkoszyc po pani co ogłosił, czy przyjmie pan do tej projekty, żeby panie radny, panie przewodniczący, pani Irena, można powiedzieć te wszystkie sprawy związane z tablicami rozpoznała teraz, lada chwila podpiszemy zlecenie na tablicy, nie będzie problemu takiego. Dziękuję, proszę bardzo. Teraz mam pytanie do pana dyrektora kultury odpowiedzialnego za boiska. Na komisji zgłaszałem sprawę odnośnie pilnowania porządku i dostępności klucza do boiska w Mrozowie. Zgłosiłem prośbę, żeby w czasie, kiedy czynna jest biblioteka i znajduje się tam pracownik,
wypłacany przez gminę, żeby ten plus znajdował się w dystrybucji pani bibliotekarki. Gdy dochodził do mnie skargi odnośnie terenu, ta wyłość później powinna być podczas zarządzania terenem przez osobę społeczną. Panie Przewodniczący, ja udzielę informacji, bo pan dyrektor chce szerzej powiedzieć. Proszę Państwa, budując boiska wielofunkcyjne, dochodzimy z założenia, że te boiska są ogólnodostępne. To jest generalna zasada. Drugą zasadą, że te boiska są zbudowane za pieniądze publiczne. A nie oznacza, że jeżeli są zbudowane za pieniądze publiczne, to każdy może sobie korzystać z tych boisk, nie szanując pewnych zasad związanych z czystością, z pewnym porządkiem. I tu mamy dylemat. Czy przy każdym boisku ustawić kamerę i wydaje nam się, że boisko będzie bezpieczne? Czy dojść do porozumienia ze społecznościami lokalnymi, reprezentowanymi, czy przez sołtysów, z którym się chcieć, czyli wprowadzić porządek, żeby był pewien porządek na tym boisku? No proszę Państwa, to jest boisko tartanowe, wiecie Państwo, że to nam nie powinno się rowerem jeździć, nie powinno się w korkach chodzić, tam nie powinno się zanieczyszczać tych boisk. Później jeszcze jedną rzecz powiem o tym. Motorkami jeździć, ogni spalić, to są takie podstawowe rzeczy, przepraszam, że ja mówię. Proszę Państwa, mamy wybór, czy pójść w tą drogę, czy tak jak mówiłem, dogadać się z pewnymi społecznościami. Proszę Państwa, i w większości, 99% w przypadku dogadaliśmy się, mamy porządek w Brzezinie, nie w Brzezinie, w Rublowicach mamy porządek w Głosce, mamy porządek w Lutyni i też ja uważam, że mamy porządek w Mrozowie. I uważam, że ta grupa osób, co społecznie pilnuje tego boiska, mimo nieraz pewnych mankamentów, bo kto nie robi, temu nic się nie dzieje, pewien porządek prowadziła. A że nawet ja dostawałem, chyba przed panem telefon do mnie dzwoniono, dlaczego nie chce się wpuścić pewnych osób, ja uważam, że ja nie będę pewnego układu rozbijał, gdzie pewien porządek mi pilnują. A że część osób nie umie się zachować, to musi być pewna kara. A ja, ani pan dyrektor, nie będziemy wkraczać w społeczności wiejskie, gdzie mamy kłopoty, panie radny, że potrafi ktoś 6 razy otworzyć zastawkę, żeby zalało budowę, która chroni mrozów przed powodzią. Gdzie są osoby, gdzie podpalają kontener na plastik i raptem nie ma kogo, kto to robi. Więc proszę Państwa, to jest, może Pan mieć rację, ale to jest ciężka sprawa, by pośrodkować, kto ma to robić. Jeżeli mamy pewną osobę, gdzie, proszę Państwa, to kupujemy piłki na te boiska, chyba sołtysi czy ci, te osoby, co się przyznają, zgłaszam, kupujemy piłki, ale ten sprzęt, który jest potrzebny, ale nie może być tak, że kupiona piłka będzie leżała na deszczu, ktoś musi za nią odpowiadać. Więc proszę Państwa, poszliśmy w tym, że ciut te grupy, co są zorganizowane, myślę, że oni bardziej porządek zaprowadzą, niż by pan dyrektor, a pani bibliotekarka nie jest w stanie przypilnować, ani nie ma takiego autorytetu jak inne osoby z danej społeczności. Muszę pan mieć odrębne zdanie. Na dzień dzisiejszy nie zamierzam, tak jak w Pisarzowicach dogaduję się z klubem sportowym, żeby pan wiceprezes pieczę nad tym pełny. Proszę Państwa, to są sprawy nieformalne. Będziemy pracowali, kogo w Wilczynie zrobić odpowiedzialne, z kim się było gadać. Proszę Państwa, bo żadne monitoringi, żadne napisy nie
pozwolą, nie tyle nie umożliwią, ale nie spełnią, że dane boisko będzie w należytym stanie. To może być niejasna dolegliwość, bo każdy z nas ma własne, subiektywne spojrzenie na rzeczywistość, ale wybrałem mniejsze zło i dlatego tu panu dyrektorowi jakbym wszedł przed orkiestrę i pan dyrektor ma moje takie wskazówki i inaczej nie postąpi jak moje zalecenie. Pierwsza rzecz, dogadywanie się ze społecznością lokalną albo z tymi sołtysami, którzy mają autorytet wioski. Może pan dyrektor coś uzupełnić, bo ja może coś nie dopowiedziałem. A proszę powiedzieć o tych problemach, co mamy, że nam kamery w innej miejscowości niszczą, potrafią kota spalić, proszę państwa, żywą pochodnię, a nasz sąd niezawisły daje 50 zł kosztów. 40 zł kosztów sądowych i 50 kosztów spraw społecznych za spalenie kota. Więc proszę państwa, więc żeby uniknąć takich rzeczy, wolimy pójść na pewien kompromis ze społecznością lokalną, gdzie jest pewien porządek, niż w tej miejscowości. Zmowa milczenia jest tylko niszczenie, niszczenie, niszczenie. Nawet potrafiono nam przyłącze gazowe, proszę państwa, zniszczyć. Na szczęście, że to jest gaz propan-butan, ucieknie, ale proszę państwa, jeżeli on idzie nisko, gdzieś się dostanie, to może być eksplozja. Proszę państwa, w tej miejscowości potrafią młodzieńcy położyć się na drodze i udaje zabitego. Jedziecie na wieczór i nie wiecie, co jest grane. Tam policja już też interweniowała, to proszę państwa, ja tu panie radny, przepraszam, ja panu nie rozwadniam tematu, tylko sygnalizuję, jakie są problemy. I jeżeli jest pewien dryl i porządek robiony, to ja muszę rozmawiać z tymi osobami, co dają mi jeszcze gwarancję, że to, że ktoś nie zrobi ogniska, nie będzie chętki u basy na boisku Wielkucy. Proszę państwa, ja nie gram głupoty. W Wielczu, Laskowicach tak zrobili. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja jeszcze tak wspomnę, czy to dotyczy placu Zapa, czy dotyczy boiska wielofunkcyjnego. Z tego korzystają przede wszystkim mieszkańcy. Rzadko kiedy ktoś przyjeżdża z zewnątrz, chyba że to jest duże boisko, obecne, tak jak Orlik w Lutyni, ale przy tych boiskach wielofunkcyjnych, przy placach Zapa korzystają przede wszystkim mieszkańcy i to jest dla mieszkańców. I mieszkańcy muszą się czuć również odpowiedzialni za to. Tam zostały pieniądze również ich, tylko z ich podatków zostały zapłacone. Ale muszą mieć też tą społeczną poczucie tego, że oni są również współgospodarzami tych obiektów i oni za to również odpowiadają. Nie wiem, co by można było stawiać, tak jak tutaj pan wójt wspomniał, jest taki, nie wiem jak to już nazwać, eksperyment w tym Białkowie, że próbujemy wszystko monitorować. Sytuacja z ostatniego weekendu, wyrwana, skradziona kamera, dwa podświetlacze, sprawa znowu jest w sądzie. Ja jeżeli chodzi o Białków, mam cały czas na tapecie przynajmniej dwie lub trzy sprawy, które mam w sądzie. Kończą się jedna, zaczyna się następna. Monitoring naprawdę też niewiele pomaga, bo wiedzą, że oni się nagrają, wiedzą, że będą za to odpowiadać i tak to robią. I tak to robią. Natomiast tutaj ja tylko mogę apelować do mieszkańców, żeby sami również chcieli to zauważać. Bo jeżeli coś się stanie, to nagle się okazuje, że nikt niczego nie widział. Wczoraj właśnie tutaj między innymi też przeglądam monitoring z Lutyni. Przejechał samochód ciężarowy z podniesioną naczepą, urywał kable, przewody, drzewa i jest problem, że kto widział w ogóle to. Panie dyrektorze. Ja tu mam świadka. Z panem Babikiem w piątek byliśmy między innymi w Mrozowie, bo jedziemy i naraz patrzymy, robot. Chciałem zobaczyć, jak ruch jest. Prace są prowadzone. Państwo, patrzymy, woda płynie. Olbrzymie rowem płynie woda. Podjechaliśmy. Dwie rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, podniesiona zastawka wodawami, a z drugiej strony jest plac zabaw,
proszę Państwa, jest plac zabaw, który jest ogrodzony, są bramki. Proszę Państwa, żadna bramka nie zamknięta na placu zabaw. Proszę Państwa, czy ode mnie żurawińca przyszli, czy zwiększyna ludzie? Ktoś przychodzi, czy dzieci, czy matki z dziećmi przychodzą na ten plac zabaw? Przecież podstawowe zasady takiego dobrego, zamknijcie. Zrobiliśmy ogrodzenie ze względów bezpieczeństwa, ale też, żeby psy nikt nie wchodził. Wiecie Państwo, jak to wpłynąć? Czy wywieszamy regulamin korzystania z placu zabaw? Ile ja już zbieram inwektyw, bo patrzę 18-19 lat na huśtawkach albo piją alkohol. Człowiek zwraca uwagę, a co Panu to obchodzi? I zaczynają się, Pan Bolek był też świadkiem, jak zwróciłem uwagę, na świeży w Krębicach zmodernizowany plac, wjechano samochodem, pijany osobnik. I ja Wam tu jeszcze zwróciłem uwagę i powiedziałem, proszę spływać, bo zrobię zdjęcie na policję. Jeszcze inwektywy pod moim adresem. Proszę Państwa, to nieraz, ja nie wiem, zastanawiam się, czy patrzeć tylko od strony takiej praktycznej, nic nie widziałem, nic nie słyszałem, czy ingerować. Proszę Państwa, ja Panu radnemu dzisiaj mówiłem. Zbieramy elektrośmieci, wszędzie ogłoszenia i raptem komputer jest, budowa po komputerze pod tym, pod plastikiem. Ja już nie będę mówił w mojej miejscowości, to na komisji mówiłem, że żona funkcjonariusza publicznego na wysokim stanowisku stawia przy pustym kontenerze z tym, z plastikiem, z danymi osobowymi swoimi, pudło po tym. Po opakowaniu z tektury, a w środku plastik. Więc proszę Państwa, jeżeli od funkcjonariusza publicznego na wysokim stanowisku nie wymaga się on nie, pewnymi standardami się nie życzy, to dziwić się, że nasze społeczeństwo patrzy, żeby koło chaty było czyste, a w miejscach publicznych, zobaczcie Państwo, jakie są cyrki przy kontenerach z plastikami. I to nie jest mała reklamówka rzucona, ale są wory 150 kg, 200. Nie wiem, czy ludzie nie czują, że to ich jest gmina i jest wioska, czy tylko traktują to jako, myślą, że ktoś przyjdzie po nich posprzątać. Ja jestem zdruzgotany, widzę, co jest po lasach, co po wioskach. Proszę Państwa, i koszą trawę u siebie do lasu, czy sąsiadowi porzucają w haszcze. I ja uważam, że minister Rostowski, jak wprowadzi podatek 1500 zł od haszczy, to słyszeliście, to tak plują na tym, że od ugorów, to wtedy będzie mieli większe dochody, ale z drugiej strony część ludzi nauczy się porządku, jak po kieszeni się uderzy. Ja przepraszam Panie Radny, że ja tyle mówiłem. To nie jest prosta sprawa samego boiska, ale też jest prosta rzecz, żeby ludzie czuli, że jest ich i potrafili z tego korzystać. A rodzicom tak się przedstawia, jak się chce przedstawić, że ktoś im broni, ktoś powinien porządek zrobić. Nie może być w pewnym miejscu też anarchia. Ja nawet powiedziałem, nie ingeruję w te rzeczy, mam w Brozowie pewien porządek, co trzeba. Proszę zobaczyć, tam się reaktowała pewna grupa osób, co gra w tą piłkę starszych. Zgoda, ale oni pewien porządek mi wprowadzili tam. Ja nie będę to rozbijał, bo nie mogę na kogo innego liczyć, jeżeli ktoś, chociaż te osoby próbowały mi ustalić, kto spuszcza tą wodę. Proszę Państwa, to się w głowie nie mieści. Chcemy uchronić miejscowość przed skutkami powodzi, a ludzie na złość w firmie przerywają roboty, zalewają to. Mam Pan Radny, możecie Radni nie wierzyć, ale zapytajcie się Wolka Bebika, naocznie widział, co tam się dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja jeszcze to tak uzupełniając, oczywiście tutaj u Pani Teresy mogą być klucze i chyba nawet już są, bo z tego co rozmawiałem z konserwatorem tam przekazał. Natomiast tu chyba jest taka też wola Pana Wójta, moja też prośba. Państwo cieszą się zaufaniem społecznym wśród swoich mieszkańców, zostaliście Państwo wybrani. Jest taka prośba właśnie, żeby rozmawiać z tymi mieszkańcami, żeby oni również czuli się gospodarzami za te wszystkie obiekty, które są
na terenie tych sołectw. Tak jak mówiłem, place zabaw, boiska wielofunkcyjne i szkoły, te wszystkie elementy, powinni czuć się współodpowiedzialni za te wszystkie elementy i zwracać również uwagę. Nie może być tak, że jedna czy dwie osoby coś robi przy placu zabaw, przy boisku, a reszta udaje, że tego nie widzi, bo to nie jest moje. Mój dom jest tylko moją twierdzą, reszta mnie nie interesuje, więc taka prośba ode mnie właśnie, żeby rozmawiać z mieszkańcami przy tych rozmowach, żeby zwracać im uwagę na te wszystkie rzeczy, chociażby kosze na śmieci, bo to wszystko kosztuje. Jeżeli coś zostanie zniszczone, to trzeba będzie to naprawić, odkupić. Tak samo monitoring. Założenie monitoringu to też nie są małe pieniądze, to kosztuje, a zamiast wkładania tego monitoringu można byłoby te pieniądze w zupełnie inne rzeczy zainwestować i kupić, powiedzmy, chociażby jeden plac zabaw. To jest taki wybór. Jeden plac zabaw czy monitoring na ten plac zabaw. Dziękuję. To, że jeszcze chciałem jedną rzecz, my jesteśmy na etapie wybierania kamery tej cyfrowej, przenośnej, bo proszę Państwa, mamy pewne kłopoty z brudzeniem pewnych miejsc i chcemy tak ustawić te kamery, żeby wyłapywać kto i do Sądu Grodzkiego będzie miał ruszać. Innego wyjścia nie ma, bo to na razie Straży Gminnej nie mamy. A dobrze, że Pani Radna zdjęcie pokazuje, to już poza planetami. Pamiętacie Państwo, że nawet część osób tutaj przychodziło, awanturowało się o te mostki? Pokaż je nam. Co myślę, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie to są budowy. To jest jedna z tych budowli, tam jeszcze powinny być zdjęcie podwójnych. A to już. Nie ma więcej. A tyle zdjęć było zrobionych. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, nawiązując do rozmowy Pana Wójta, chcę nie tylko tego, proszę co mnie odebrać, ale akurat prośba taka była od Pana Prezesa. Po prostu pojechałem, bo akurat mam budowę, wyciąłem takie kliny, zeklinowałem te deski. Myślę, że każdy jeden będzie to zrobić, prawda? Jakby może problem był rozwiązany. No nie wiem, czy do dzisiaj ktoś tam to wyciąga. Tego nie usłyszał. No Państwo, zobaczcie, mieszkaniec Źródeł, Boromek się nie mógł, mieszkaniec Źródeł poszedł zrobić to. Mamy sołtysa, mamy radę sołtysa, to była prosta rzecz. Bo jakbyśmy mieli to pod ręką, to byśmy z Borkiem zrobili to bez niczego. I to taka, ja przepraszam, że to nie odebrasz, po prostu taki odruch ludzki. Ktoś poprosił, akurat jechałem, a faktycznie to naprawdę przeszkadza, tym wykonawcom bardzo przeszkadza, bo wiadomo i nawet to przyszłościowo przeszkadza i zrobienie tego odcinka, który jest najbardziej tam, prawda, neurologiczny, no jednak to im bardzo przeszkadza. Ja, jeśli można, do kontekstu, panie dyrektorze, tych boisk wielofunkcyjnych, może ja bym prosił, ile taki monitoring kosztuje, jeśli chodzi o Wróblowice, dajmy na to. Nie ma żadnego. Ale czy jest taka możliwość, bo tutaj mówią, żeby Pan mówi, że niszczą, prawda? To ja myślę, że Pan mówi o Białkowie, tak? Znaczy ja mówię tak, te zniszczenia, które tutaj miałem akurat ostatni weekend w Białkowie, natomiast znaczy na podam kwotę, to zostały wyliczone na kwotę około 2500 zł. Natomiast udało się ustalić, kto to zrobił. Mam nadzieję, że policja dość szybko zajmie się tą sprawą. Sprawa trafi do sądu. Natomiast jeżeli mówimy o zakupie nowego monitoringu, to już w grę choćby raczej już kamery cyfrowe o rozdzielczości przynajmniej 2 megapikseli. To mówimy właśnie już, że to jest kwota około 3 do 5 tysięcy złotych za samą kamerę, nie mówiąc o rejestratorach i o kablowaniu, montażu tego wszystkiego. Ja chciałbym, panie przewodniczący, jedną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, może Państwo źle odebraliście. Ja twierdzę, że te wszystkie boiska wielofunkcyjne, co mamy, we wszystkich miejscowościach mamy porządek. To nie było powiedziane, że nie ma porządku.
a sygnalizowałem tylko o jednej miejscowości, gdzie mamy kłopoty. W większości tych przypadków, Mrozów, Głoska, Grublowice, Lutynia, nie mamy żadnych problemów, bo te problemy są na bieżąco rozwiązywane i więc wszystko gra. W Pisarzowicach myślę, że to samo będzie i będzie od tej strony problemów. I ja nie mówiłem, że tylko sygnalizowałem inne problemy, że chciałem Państwu pokazać utożsamianie się danej lokalnej społeczności. I jeszcze, Panie Bogu, chciałem jedną rzecz, miałem dygresję. Pytałem się tych ludzi, co są na drodze. Mówi, nie widzicie, że woda karowali? A no widzimy, a no widzimy. A to wystarczyło to, co Pan Bolek zrobił. Nie? Poprosiłem Pana i Pan to zrobił. Ja przepraszam, jeśli można, takie podejrzenie moje, takie no, znaczy nie jako prawnego śledczego, ale po prostu taki domysł, to tak podejrzewam. Albo ktoś dlatego spuszcza, bo puka, wiadomo co, panie radni, albo może po prostu stan tego sztabu tak się podwyższył, że po prostu nie spukuje gdzieś w łazience. Może to jest powód tenże tego. Albo po prostu ktoś celowo to robi, po prostu jakaś zawiść gdzieś coś ma do kogoś, po prostu, bo tacy ludzie też się zdarzają. Ewentualnie przyjdzie zabawa. Albo zabawa, tak. No, ale... Bo fajnie jest, bo coś idzie. Warto by to sprawdzić, jak to sprawdzić, no to by trzeba było kilka tam nocy czy dni poświęcić, niedużo może i akurat, albo... No, dziękuję bardzo, przepraszam. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma więcej chętnych, proszę bardzo. Drodzy Państwo, ja chciałbym, Panie Przewodniczący, Drodzy Państwo Radni, Panie Wójcie, przez ostatnie, na poprzednie dwie sesje temu składałem taki wniosek o poparcie dla telewizji Kram i zapraszałem również na poprzedniej sesji na taki marsz w obronie telewizji Kram. Ta sytuacja się zaognia coraz bardziej. Ja chciałbym tutaj polityki uprawiać, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, bo niektórzy może myślą, że to jest sprawa polityczna. To nie jest sprawa polityczna, aczkolwiek no, pod politykę można to podciągnąć, bo wszystko, jak mówiłem kiedyś, jest polityką, wszystko co robimy. 10 czerwca we Wrocławiu będzie kolejny taki marsz w obronie telewizji Trump i w proteście przeciwko postępowaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale proszę bardzo, na co? Po sesji nie da się robić taką. Ja zapraszam Państwa. Ale to po prostu dlaczego nie? To jest sprawa polityczna. No tak. Nie wiem dlaczego Pan Przewodniczący tutaj oponuje, ale myślę, że... Ja nie uważam, żeby nie było jakiejś agitacji. Przed chwilą, jeszcze niedawno odczytał Pan przemówienie, znaczy odezwę Pana posła. Więc ja pozwoliłem sobie zaprosić Państwa... Nie odezwę, no, czy życzenia. Ja tak samo pozwoliłem sobie na w ramach sesji. To nie jest agitacja, proszę Pana, bo agitacja byłaby, nie wiem, do czegoś, no... Zaproszenie do marszu, to uważa, że jest agitacja. No tak, tylko agitacja do czego? To, jeżeli to było do czegoś złego, no to wiem, do czegoś złego, to rozumiem Pański opór w tym momencie. Ale nie jest mój opór, tylko mówię, że ja miałem już swoje uwagi do swoich komentarzy, że zezwala na agitację na sesji. I dlatego zwracam tą uwagę. Skoro Pan to odbiera tak, że to jest agitacja, ma Pan do tego święte prawo. No ja też mam prawo do tego, żeby na sesji wyrazić swoje zdanie i zaprosić radnych w ramach jeszcze trwającej sesji. Ponieważ no, wiadomo, kiedy kończy się sesja, to wszyscy się rozchodzą i nie miałbym takich możliwości. Dlatego no, niech to nie rozumiem Pańskie tutaj oponowanie, ale szanuję Pańskie zdanie. Dziękuję. Mówię, że to nie jest moje oponowanie, tylko sobie pod moim adresem uwagi, że zezwala na takie. Ale Panie Przewodniczący, Pan radny wypowiedział, co tego Pan powiedział. Myślę, że wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Proszę bardzo, Pan Wójt. Ja nie będę sobie robił. Proszę.
Proszę bardzo, czy są więcej chętni? Skoro nie ma więcej chętnych, zabranie głosu zamykam punkt 6, przechodzimy do punktu 7. W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad zamykam 19 sesję Rady Ministrów. Dziękuję.